Hej wszystkim z tej strony, ja witam wszystkie mordy moje, tutaj moje purchawy śmierdzące, elo gnojki małe, co tam moje gnojki. Dzisiaj znowu gramy sobie oczywiście w koniki, ja jestem troszeczkę taka, wiecie, jest późno, ja jestem sama w domu i w ogóle tragedia, zaraz ktoś przyjdzie, mnie napadnie, zabije, w ogóle drzwi mam otwarte wszędzie, bo zaraz coś na mnie wyskoczy. Znowu nasze koniki, w których dzieją się rzeczy, w które nie powinny się dziać, oczywiście w grach dla koników, ale witajcie, to są koniki znowu. I dzisiaj oczywiście najpierw przeczytam wasze komentarze, no bo trochę ich tam było. I co byście tutaj mi napisali? Tak, pisaliście co do tego mojego wstawania późnego czasu. Ja naprawdę mam wrażenie, że musiała mnie dosięgnąć jako taka depresja i w ogóle kilka osób się śmiało z tego, że te babki to ogólnie nago chodzą. Ale nie, one mają spodnie, z bereźniki, z boczuchy. One mają spodnie, więc proszę się nie śmiać z tej biednej dziewczyny. Co tu dalej? Aha, Kaja napisała mi, że dużo zadań ogólnie, co jest dosyć smutne, kończy się od pojechaniu od jednej osoby do drugiej, no ale co chcemy wymagać od gry w sumie, która tak dawno powstała. Zresztą większość takich RPG-ów właśnie tak działa, słuchajcie, to jest problem. Czy to jeszcze tak? Ktoś napisał, że na skoka, czyli skoki trzeba skillować, więc nie ma opcji, że skoków nie będzie. I duża ilość wody i siana w zapasie. No będę o tym pamiętać, ale szczerze nie chce mi się o tym pamiętać. Ja ogólnie jestem bardzo nie w porządku dla swoich zwierząt growych, bo zwierząt growych, Boże, zaraz do mnie zapuka jakaś peta i mówi fiu, fiu, czas na bardzo duży koniec twój, ale nie, 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 nie. Dzisiaj nie. W ogóle chciałam zajechać jakimś wierszem ze słowem dupa, ale dupa, bo jakby nie wpadłam na żaden, więc gdyby ktoś się interesował, chciałam zrobić coś takiego, że będzie jedno słowo, albo w sumie zróbmy to znowu, to może być spoko formą integracji, że daję wam słowo, w sensie wy wymyślacie słowo, ktoś pisze słowo w komentarzu i to słowo, które będzie miało najwięcej lajków, będę z niego robiła super śmieszny, głupi wiersz, żebyśmy jednak mieli trochę cząstki radości w tych upośledzonych filmach, które są już mniej upośledzone, bo mam 18 lat i jestem dorosła, tak? I ja uważam się... Dobra, koniec tej szopki, bo to nawet nie jest zabawne. Po prostu sami nawet stwierdziliście, że ja na tej serii to poruszam tematy niezbyt... że tak powiem, bardzo konkretne i dużo osób mi napisało, że w ogóle Martyna, w prywatnych wiadomościach, słuchajcie, Martyna, czemu ty gadasz o tym, że źle się czujesz, powinnaś pokazywać, że dobrze się czujesz i że nic złego się nie dzieje, bo zepsułaś mi tym humor, a ja takie, no dobra, no dzięki, to ja chyba zaraz założę kanał z vlogami, słuchajcie, z vlogami takimi chamskimi, żeby już nikomu nie narzekał, żeby nikt nie narzekał, że zepsułam mu humor. Bo ja też sobie mogę zepsuć humor. Czarny humor jest najlepszy. W ogóle też myślałam, żeby dodać do naszych filmów jeden śmieszny, głupi żart z czarnego humoru, ale wtedy wyszedłby z tego reality show, którego ja bym nie chciała. Ale co do wierszów z dziwnymi słowami byłoby spoko, bo ostatnio w odcinku z aktualizacji SSO naszej cudownej gierki Słuchajta, mordy, zrobiłam kozak wiersz ze słowem dupa. Dupa, dupa. I znowu jadę w tą stronę, w którą nie powinnam. Kompletnie zapomniałam, jak to się jechało. Boże, gdzie ja mam iść? Nie wiem. Pomocy. Ricardo, pomóż mi. Boże, mam nadzieję, że nie zapomnę o tym Ricardo i wam go tutaj wkleję. O mój Boże. Ten koń tak zapmula w ogóle. Jezus. Szybciej. Dobra. Abstrahując już od tego, co tu się dzieje, bo nie ukrywam, że miałam dzisiaj ciężki dzień i mogę mieć dużo negatywnych emocji, jednocześnie byłam dzisiaj na przyjemnej imprezie, więc nie do końca jestem pełna tego, co chcę mówić, ale chciałabym poruszyć z wami, moi drodzy, dzisiaj temat alkoholu u osób nieletnich. A dlaczego? No, słuchajcie, miałam sobie taką śmieszną sytuację. Siedzę sobie w takiej miejscówce,
O nie, nie teraz, nie wyścigi, kiedy ja mam. Chociaż w sumie dam radę go ogarnąć chyba. Siedziałam sobie w takiej miejscówce. Wiecie, alkohol, ktoś tam pił. No ja nie piję zazwyczaj. Max jedno piwo, bo reszta mnie obrzydza w ogóle nie nawet ze smaku wódki. Jeżeli ktoś jest tutaj pełnoletni, na zasadzie może się dowiedzieć, to powiedzcie mi, co sądzicie o smakach wódki, wina, piwa, bo w sumie zawsze mnie to ciekawiło, że tylko ja mam takiego pierdzielca dosłownego na ten temat, bo na przykład nienawidzę smaku wódki i normalnego piwa. Obrzydza mnie to, rzygać mi się chce, gdy to czuję i w ogóle fufu ble, no nie? Ale na przykład Kapitana Jacka lubię wypić, no więc gwoli ścisłości. Siedziałam sobie ostatnio w miejscówce. No i wyobrażacie sobie, przyszedł taki chłopak, widać, że dosyć młody chłopak. Chociaż teraz ciężko się w ogóle połapać w tej naszej polskiej, jak to z tym polskim wiekiem, ponieważ te nasze polskie dzieciaki to już są w szkołach średnich, a wyglądają jakby dopiero co podstawówkę skończyli, w sumie skończyli. Dobra, może najpierw ogarnijmy to zadanie. W ogóle, jeżeli ktoś chciał jeszcze ostatni raz zobaczyć starą Katię przed brzydką zmianą, to tak wygląda Katia, moi drodzy. She looks so beautiful, you look beautiful, bitch. You're so beautiful. Henrietta cię przysłała, miło cię poznać. No dzięki. Martyniusz, chciałeś więc dowiedzieć się czegoś o konkursie sześciu przeszkód. To trudna dyscyplina, sześć przeszkód, jedna za drugą, a każda kolejna jest coraz wyższa. Zgłoś się do mnie. Dobra, spróbuję. Zobaczymy, może mi się uda. Tak, miałam dokończyć historię. Ciekawe, czy się w ogóle przez to skupię. No i siedzę sobie tam, no i chodzi ten chłopaczek, chyba miał nawet zioma. Podchodzi do ekspedientki z tym ziomem swoim. I on mówi, że on to on by ogólnie sobie piwo wypił, no nie? Ja tak patrzę. I ta go nie pyta o dowód ani nic takiego, nie? I ja takie, dlaczego? Że po prostu widać, bo nawet mnie pytają o dowód czasem, bo mam ryj jak dwunastolatka. To no dobra, przyznaję im rację, ale wiecie o co chodzi. To, że mam ryj jak dwunastolatka, nie oznacza, że jestem dwunastolatką. A ten chłopak w sumie wyglądał, jakby miał. No, te 12 lat i nawet brzmiał na te 12-13 lat, i trochę to było przerażające, że jego typiarka nawet o dowód nie zapytała, tylko wzięła pieniądze i później mu dała. Prawie bezbłędnie, ale jest dobrze, widzę już. Dobra, dawaj mi medale, to ja dokończę historię. No i słuchajcie, wywalił, tam było chyba 5 zł za piwo, i chyba 3 razy. 3 razy szedł kupić nowe sobie i swojemu koledze. No i ten jego kolega. Nagle rzucił się z takim bełtem. I w ogóle to była najobrzydliwsza rzecz, jaką w życiu widziałam. I. Ojoj. Ups, błąd! Nie! Mogę jeszcze raz? Mordy! Ja chcę jeszcze raz! Weźcie te głupie. Co za gunwo! Wskazówka, jeżeli to ci się wydaje za trudne, to nie jest za trudne. Po prostu walnęłam się w niemiecką dziurkę. Hehehehe. No, w każdym razie dzieciak się pożygał, wszystko wokół siebie zażygał, swojego kolegę zażygał. No, było to mega, mega obrzydliwe, mega nieprzyjemne. Ja niestety tego nie widziałam, bo mnie już wtedy tam nie było, ale moja przyjaciółka, która była tam ze mną, to widziała, słuchajcie. I ona mi mówi takie rzeczy, a ja co? Że niby, że jak? No i podobno ta ekspedientka, no nie, to kazała mu posprzątać i wyjść, zamiast, nie wiem. Zadzwonić po rodziców czy cokolwiek, bo ja nie wierzę. Ja w ogóle. Jak można dzieciaka. I to był późny wieczór, to była gdzieś 22. Dla mnie 22 to późny wieczór, okej? Okay? Dobra, czekajcie, biłem sobie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Skoki. Dobra, weźmy sobie raz. Raz, dwa, trzy. Dobra, dawaj, srebro. Pausztajnie. I rodzim z tym. W każdym razie byłam wściekła, kiedy usłyszałam o tym. Żałuję, że mnie wtedy nie było, bo nie wiem, co bym temu obydwóm bym zrobiła i tej babce ekspedientce. Ekspedientka to jest chyba w sklepie, a nie w takim pseudobarze, ale no wiecie wszyscy, o co mi w tym momencie chodzi. Po prostu nie wierzę, że można być tak nieodpowiedzialnym i pracować w takich sklepach. Ja wam nie powiem, co to był za lokal. Z tego co wiem, ta laska i tak już tam nie pracuje, ale jeżeli chciała sobie dorobić sprzedając alkohol nieletnim, to gratulacje. Ja osobiście uważam, że nieletni nie powinni, to jest moje zdanie, wy możecie mieć swoje,
Bo prawda jest taka, przynajmniej dla mnie, że nie wiem co, ale wszystko przecież smakuje zawsze tak samo. I jeżeli coś się wam zmieniło, że coś smakuje inaczej, to tylko sprawa waszej psychiki, że wy jednak się zdecydowaliście na to, że chcecie to, nie wiem, zjeść, to wypić. Więc to nie jest tak, że nigdy nie ma czasu, że musicie to zaraz już, mordy, halo. Dla tych, którzy mają nawet i 16 lat, bo wiem, jakie rzeczy się dzieją teraz w szkołach średnich, jak bardzo trzeba zabłysnąć, trzymając w rękach wódę i w ogóle. Albo jak równocześnie wasi rówieśnicy potem was opierdzielają po szkole, że pozerzy z was lamerki, bo chlejecie wódę i w ogóle. Błagam was, nie róbcie niczego, czego tak naprawdę nie chcecie robić, bo to jest tak naprawdę wbijanie sobie gwoździa do trumny. W ogóle chciałam kupić jej konia? What the hell is going on? Czy ktoś mi może napisać, co to jest za koń? Kanadyjski gorącokrwisty. Tak, tak, właśnie tak to się robi. Pamiętaj, że w czasie nie strącasz przeszkód. Dobra robota, zasłużyłaś na swój złoty medal. Pamiętaj też, że zawsze jesteś mile widziana na tym parkurze, zwłaszcza jeśli kupisz nowego konia, że ich przeszkód będzie dla niego doskonałym. Oho, czyli tutaj już widzę SSO się, wiecie, w product placement wpuszczało. Czy ja w ogóle tu widzę jakąś ścieżkę? Czy jak ja tu pojadę, to się dostanę do tej żółtej kropki? Bo mnie to bardzo interesuje, ta żółta kropka. Bardzo chciałabym wiedzieć, co to w ogóle jest. I już mi się siano skończyło, mam same. Marchewki, niech ktoś mnie weźmie tam, dziwny jest ten świat. W ogóle, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak, nie wiem, ojoj, jaka muza. Jeżeli picie alkoholu przez nieletnich, czy palenie papierosów, to moje zdanie jest krótkie. Bo wiem, że też się pytacie. Raz dostałam maila od chłopaka, który stwierdził, że on to by w sumie twierdzi, że to nie jest nic złego. I oczywiście nie neguje, tylko on twierdzi, że to nie jest nic złego, tylko mu to nie smakuje, ale nie potrafi ziomom powiedzieć, że mu to nie smakuje. I słuchajcie, to jest najlepsze, ten chłopak był rok starszy ode mnie. Po prostu nie potrafił przygadać swoim ziomkom, że jemu nie podoba się to, że oni go wpuszczają na siłę w takie coś. I mówię wam, to jest dobra rada od waszego starego papy tatusia. Kopotyniusza, nie wrzucajcie sobie niczego na siłę, bo wam dupą wyjdzie. O, znowu słowo dupa, tak bardzo. Wiem, że może to brzmieć dosadnie, w ogóle cały odcinek brzmi dzisiaj dosadnie, ale skoro mam wybrać między jedną stroną, jednocześnie starając się przeklinać jak najmniej, Boże drogi, co to jest? Aha, to drzewo. To mówię wam wprost swoje zdanie. I czemu ja tu mogę pojechać, mimo że tu jest szaro? Gdzie ja tak właściwie się wybrałam? What the hell is going on here? Dobra, tu też... O bo... Tu jest jakiś wyścig! O nie, nie wyścig! Mam dość wyścigów na dzisiaj, naprawdę! Serio! Serio mam dość. Ale co to tak piszczy tutaj? Słyszycie te dźwięki? Koniu, błagam cię, nie męcz się teraz, kiedy ja chcę cię tutaj przeprowadzić na drugi koniec rzeki. Muszę się dowiedzieć, czym jest ta żółta kropka. Jak się nie dowiem, to będzie źle, ale w ogóle... Pff, co to jest w ogóle za górka, gdzie ja jestem? Czy ja się dowiem, gdzie ja będę, jak... nowa muzyka, trochę creepy. Zajeżdża Wiedźminem trójką. Yennefer, where are you? O Boże, jakie chore te... Tajemniczy guy! Oh my god! To jest tajemniczy... To jest druidzkie... O mój Boże, co ja znalazłam! Boże drogi, jestem najsuper poszukiwaczem rzeczy! Ale... Przecież w oryginale to jest położone gdzieś w cholerę daleko. To co to robi tutaj? Ej, w ogóle coś tam mogłam kliknąć. Co to robi tutaj tak po prostu na skalę? Tajemniczy gaj. Może oni to przenieśli z ludzkiego świata? Albo nie? To wygląda jakby w ogóle było jakieś zniszczone. Nie wygląda... Znaczy... Cholerka, ale teraz jestem w szoku. Jest Harfa Aiden! Harfa Aiden! Harfajden! Tutaj jest konik. O, tu są te konie, te, co są też w
fabule. I są cztery te. I są cztery baby. I jest gwiazdka tutaj, o. I. Ale widzicie, 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 widzicie? Halo. Czemu to się nie fokusuje? Gro. Jest baba w okularach, jest baba w kucyku odwrócona i baba w dziwnych włosach, w ogóle lol. Nie potrafili zidentyfikować postaci, dlatego zrobili z nich coś takiego. Powiedz mi, że ty coś wiesz, co to w ogóle jest, kim ty jesteś. W porządku, Martyn, już zobaczymy, ile jest w tobie z dziewczyny, którą nigdy znałem. Ona wygrała pokaz koni Dietricha wiele lat temu. Być może i tobie się to uda. Ten bieg zwiększy twoją koncentrację, a twój koń nabierze odwagi w obliczu niebezpieczeństwa. Sama się przekonasz, że okoliczne drogi wcale nie sprzyjają jeźdźcom. Powodzenia. Dobra, teraz wszyscy macie spiąć swoje tyłki i powiedzieć mi, kto niby wygrał ten puchar już kiedyś. Ja chcę wiedzieć. Bo wydaje mi się, że to mogło być kiedyś powiedziane, ale oczywiście Martyna zapomina duże rzeczy. Ja w ogóle jestem zapominajką, jak jasna cholera, nie? U mnie, jeżeli ja czegoś nie zapomnę, to oznacza, że albo to było dla mnie mega ważne, albo musiałam się tego do szkoły nauczyć. Chociaż czasami jest tak, że jeżeli ogarniam scenariusz do was na kroniki śmietniki lololo, to wtedy rzeczywiście zdarzy mi się coś zapamiętać, ale Dietricha? Dziewczyna, którą kiedyś znałem? Nie, no bo z tego co ja wiem, to tutaj chyba jest. Gdzie jest moja pocztówka, jak wielka ryba? Szybciej. Lisa tutaj na pewno jest. Linda też tutaj jest. Anna chyba nie widziałam jej jeszcze w tej grze. A jeżeli, chociaż, czy to nie jest przypadkiem tak, że coś tam było napisane, że Anna to właśnie niby w tej grze by była, ale no jej nie ma, bo coś tam? Że to jest jedyna bohaterka, której w jakiejś grze nie było. Coś mi się kojarzy takiego i może to Anna właśnie wygrała puchar? Bo ona w sumie kozacka była, jeżeli chodzi o jeżdżenie, ale chyba nie przełajowych tych takich tras, z tego co się orientuję. Bo mam rozumieć, że to jest szlak w tajemniczym gaju. To brzmi iście przełajowo, czyli musi być to coś albo związane a Alex, albo z Lisą, ale Lisa ma tutaj swój wyścig, więc albo chodzi o Alex, chociaż Alex chyba tu już widziałam. Albo nie. Więc albo chodzi o Alex, albo chodzi o naszą Dziunię, no. O Jezus! Boże, jak długo ten wyścig zajmuje, to jest tragedia jakaś niesamowita. Jaki on jest długi! Ja nie, Jezu, jeszcze tu nawet nie da się żadnego fajnego skrótu ale tam jest zielono. Jakim prawem? Czy to są jakieś niedoczytane budynki przez to, że są tak daleko i budynki stwierdziły. A nie, zaraz, zaraz, to jest ten teren, którego nie powinnam dosięgać. Czy ja tam w ogóle mogę dojechać? Ktoś wie? Czy to się jakoś, nie wiem, przecheatingować, żeby tam wjechać? Tak na chama? O, tam coś jest, jaka góra w ogóle, jakie to są stare chmury, nie? W SSO to jest sztos, a nie ten shit, który mamy w tym momencie. Nienawidzę nowych chmur w SSO. Wyglądają jak gówniana wata cukrowa. W ogóle to, jak ta gra teraz wygląda. Nie podoba mi się. Co prawda, tutaj też nie jest idealnie. No, spójrzcie na tą bugującą się w ogóle skałę. Ona wygląda, jakby ktoś ją po prostu wyciągnął w jakimś programie do animacji. W sensie, no wiecie o co mi chodzi. Jakby ktoś sobie zbudował skałę i stwierdził, no to ją teraz zlep. O, fuck. Zlepimy se tą skałę, no ni. I będziemy mieli z tej skały taką jedną big skałę, no. Tym bardziej, że tutaj praktycznie wszystko się na skałach, że tak powiem, działa. Wszystko na skałach i wszystko opiera się o wielkie skały, bo jak widzicie, to jest skała obok skały, koło skały, koło skały, koło skały. Ale! Halo! Jeżeli to jest ten random, którego ja za Chiny nie kojarzę, nie wiem kim on jest w ogóle. Kim ty jesteś? Halo. Halo. O nie, koń źle się czuje. Koniu, nie teraz, mamy 4 minuty. Pustelnik! Pustelnik? Że co? Aż wiecie co? Wejdę sobie szybko na starstablową Wikipedię i wpiszę, czy ten pustelnik. Bo jedyny pustelnik, jaki mi się kojarzy z naszej gry, to jest ten pustelnik. Wiecie, który. Jezus, przepraszam za mlaśnięcie, w ogóle to było trochę bezczelne z mojej strony. Ale on miał, no, halo. Star Stable Wiki.
Wikipedia. Jorvikopedia tak zwana. Polecam, polecam, polecam. Dobre źródło informacji. To jest pustelnik. I wygląda nawet jak ten gość, który jest pustelnikiem w grze u nas. Tym na Półwyspie Południowego Kopyta. Pustelnik. A jeśli to co? No dobra, wpisałam. Uwaga, czy to coś będzie? Tajemniczy samotnik stacjonujący w tajemniczym gaju w stajni marzeń zimowy rajd. Udostępnia tam trening crossu. Często opowiada dziewczynie noszącej to samo imię co gracz, którą znam wiele lat temu i która wygrała pokaz koni Dietricha. Zajeżdża Aiden. Zajeżdża mi to Aiden, naprawdę. Zajeżdża mi to Aiden. Bo teraz weszłam, co to jest i w ogóle chyba nawet w tej części nas czeka ten konkurs. I pan Sans, wyobraźcie sobie, zabierze nas na ten konkurs. Ale jeżeli chodzi o tego pustelnika, to... Często opowiadał dziewczynie noszącej to samo imię, co gracz, którą znał wiele lat temu i która wygrała pokaz koni. Uhuhuhuhuhu! Mordo, kim ty jesteś? Sekretny kamienny krąg, znany również jako tajemniczy gaj lub święty gaj, lokacja w starszej ligacji, stanie marzeń zimowy rajd i Star Stable Online. Tylko, skoro kiedyś jest... Kiedyś to było tutaj, tak po prostu walnięte na środku mapy bez żadnego większego powodu, a teraz to jest w ogóle walnięte w jakimś miejscu, gdzie czasu nie ma, to czy oni się muszą ukrywać? Czy coś się stało, że oni się ukrywają? Nie. Doskonale, czuję, że jesteś do niej bardzo podobna, mam wrażenie, że koń już teraz znacznie bardziej się ciebie słucha, daj mi znać, gdy będziesz gotowa do walki o medale. No słuchaj, może być bardzo, bardzo ciężko. W ogóle przeraża mnie to, że tutaj akurat obok tego wyścigu nie ma żadnego miejsca, gdzie bym mogła konia ogarnąć. Bo tutaj jest tylko ten start tego crossa, a ja ledwo to przejechałam. Nie, słuchajcie, wrócimy tu kiedy indziej. Wiem, przeprawa ciężka. W ogóle czy ja będę mogła tak zjechać sobie? O! I zaraz się gdzieś przyblokuje, nie? Bez ściemy, przyblokuje się i zemrzemy. A, czyżby gra mnie... Gra się spodziewała tego, że będę chciała to szczytować. Najwidoczniej. Bo nie podoba mi się to, co tu się stało. W sensie, aha, czyli ja tam wjadę z powrotem na górę. Nie, mogę skręcić i zjechać na dół. Dobra, czyli to jest taki pseudo skrócik. Jestem w szoku, bo... Jezu, jak się nazywał ten pustelnik w Star Stable Online? Wy wiecie, o kogo mi chodzi. Nie Herman. Hesman? Pesman? Hosman? Hermit! Hermit! To był Hermit. Hermit. Boże drogi, tu jest zła droga, tutaj nie zejdę w ogóle. I Hermit nic nigdy o sobie nie mówi, więc to na pewno na 100% musi być Hermit, bo jak to nie jest Hermit, to ja się zdenerwuję. Boże drogi, jak ja nie umiem jeździć w tej grze, to jest aż niesamowite. Będziecie mieli dłuższy odcinek z mojego bezsensownego jeżdżenia w ogóle, z miejsca na miejsce. I zdychającego konia w tle. No najchętniej bym się rzuciła, ale się boję, że koń mi zemrzy. No, widzi ta. Koń nie umie w ogóle w bungee. Koniu, czemu ty nie umiesz w bungee? Czemu jesteś w ogóle... Ja nie wiem w ogóle, co ty, co to ma być, że ten mój koń tak nie potrafi się ogarnąć. Ale przeraża mnie ten kamienny krąg. Nie będę owijać w bawełnę, no nie? W ogóle, ja. Jeszcze ten pustelnik, który z dupy się tu wziął i stwierdził, no, zrobię sobie wyścig, mieszkam z daleka od ludzi, nie masz tu nawet gdzie ogarnąć swojego wierzchowca, ale znałem kiedyś laskę, która miała to samo imię co ty i była tak kozacka jak ty. I w sumie wiecie co? To się może łączyć z tym zmienianiem się duszy, a to dlatego, że przecież wiecie, jak zmarło ciało Concorda, to Anna i tak nadała mu imię Concord i wszyscy mówią na niego Concord, mimo że to jest ona. Tylko ciekawe, czy w ogóle Concord to rzeczywiście jest imię, które można nadać i chłopcu, i dziewczynce. Ale ciekawe, czy Lisa też kiedyś była Lisą. Chociaż w sumie to by było bez sensu trochę, bo jednak Elizabeth też najprawdopodobniej na 99% była jedną z jeźdźców duszy zeszłego pokolenia. Skoro jej odbiciem lustrzanym jest jakby Alex, no to by było trochę dziwne. Chyba, że Elizabeth przybrała sobie jakieś inne imię. Może tak zrobiła, ale z drugiej strony, czemu ciało miałoby przejść nagle do Elizabeth? W sensie, czemu ciało? Bardziej chodzi mi o tą duszę, którą jakby
która jest jakby no, pełna mocy. Czemu miałoby to przejść, skoro ciało Elizabeth dalej wtedy żyło? Kiedy już poznała Alex, kiedy wiedziała, że Alex jest utalentowana. Czy ktoś... Ja w ogóle chyba już wiem, na czyj temat, w ogóle dlaczego i po co zrobię ten nowy odcinek o Kronik, który się za niedługo zbliża, bo jak wiecie, chcę się pobawić tymi mapkami i w ogóle poświdrować trochę tam, pogwałcić te mapy i zdecydować się, ale jak mówiłam wam, moje pojęcie w terenie jest złe i dlatego właśnie spadłam koniem z góry. I jednak staram się to oddalić na jak najdalej, żebyście tylko nie widzieli, jak bardzo idiotycznie muszę wyglądać robiąc to. Dobra, zrobimy sobie tutaj końcówkę. Ale ten temat mnie naprawdę zainteresował, bo tak naprawdę jak rzeczywiście działa tutaj ta pseudoreinkarnacja? Czemu do nas mówi o jakimś imieniu? Pozostali jeźdźcy dusz są jakoś tam podpierdzielani, stają się nagle strażnikami i więcej nikt nic o nich nie wie. A może okazuje się, że Elizabeth była jednym z tych babokoni? Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Co ciekawe, trochę to przykre, że jeźdźcy dusz się tak ukrywają. Zauważcie, że w SSO oni się bardzo ukrywają, nie chcą, żeby ktokolwiek wiedział, ale może o tym opowiem trochę więcej w odcinkach następnych Kronik. Ja dziękuję wam za poświęcenie swojego czasu na moje głupie bijadolenie. Życzę wam cudownej soboty, pełnej imprez i czarnego kubska, bo pewnie wszyscy pojedziecie do McDonalda. Ja nie mogę jechać do McDonalda ze wzrostu. Pa, pa!